to lubię najbardziej w pracy z domu, czyli możliwość zjedzenia świeżutkiego, gotowanego śniadanka. Także skończyłam już na dzisiaj, ale jak widzieliście, pracowałam dzisiaj z domu i korzystając z tego, że nie ma jeszcze męża i dzieciaków, że jeszcze mam, wiecie, chwilę spokoju i ciszy w domu, postanowiłam właśnie tutaj chwileczkę do Was pogadać a propos właśnie pracy i tego, jak praca się zmieniła, no bo słuchajcie, ja jakby na tym samym stanowisku, ja jestem rekruterem, pracowałam już dobrych kilka lat temu i dawno temu. Później miałam przerwę, no bo jak wiecie, pojawiły się dzieciaczki, no i gdzieś tam postanowiłam skupić się na nich, na wychowaniu ich. Natomiast no już dzieciaczki podrosły, nadają się do przedszkola, czy nawet starsze, do szkoły. No i ja postanowiłam właśnie wrócić do pracy i odbudować moją karierę, tak to sobie powiedzmy. No i strasznie ogromne zmiany mnie tutaj zostały. Głównie to się wiąże z oczywiście pandemią, która bardzo, ale to bardzo zmieniła rynek pracy. No bo wcześniej takim najpopularniejszym modelem był oczywiście model pracy stacjonarnej, czyli pracowało się po prostu z biura, przychodziło się od tej 8, 16, czy tam 9, 17 do pracy. Pracodawca miał nas na oku, pracodawca nas pilnował. No i było takie, wiecie, to troszeczkę takie w zasadzie pilnowania. A teraz właśnie to się wszystko troszeczkę zmieniło i mamy to na zasadzie takiego zaufania sobie nawzajem. I bardzo popularna stała się z jednej strony praca zdalna, ale też taki bardzo popularny model, w którym ja też pracuję, mianowicie model pracy hybrydowej, który uważam w ogóle za idealny i najlepszy. Oczywiście praca zdalna w 100% też jest bardzo popularna i bardzo często wybierana. I udowodniła pandemia, że można też tak pracować, można też tak egzekwować wyniki i można też być dobrym pracownikiem, pracując w domu. Natomiast powiem Wam szczerze, że nie wrócono już, to co jest najistotniejsze dla mnie, nie wrócono już do tego modelu stacjonarnego. I widzę to też, kochani, jakby z mojej perspektywy, perspektywy rekrutera, że tak naprawdę mamy tylko ogromną ilość klientów mamy i tylko tak naprawdę jeden klient gdzieś tam proponuje typową pracę stacjonarną, czyli kiedy pełny wymiar pracy należy wykonywać z biura. Bardzo popularny i najpopularniejszy jest właśnie model hybrydowy, ale równie bardzo popularna też często jest praca zdalna. Też często klienci decydują się na pracę zdalną, kiedy hybrydowo nie mogą znaleźć kandydatów. No bo już wiedzą, że ta praca zdalna też się sprawdza. Oczywiście są cały czas takie, wiecie, branże i obszary, gdzie ta praca stacjonarna jednak jest i zawsze będzie. Tak, tutaj mam na przykład na myśli oczywiście służbę medyczną, edukację, czyli szkoły i przedszkola, na przykład też kierowców, no i wiele, wiele różnych innych branż, o których nie mam tutaj pojęcia. Natomiast taka branża jak moja, czyli szeroko pojęta też praca biurowa, bardzo mocno odnalazła właśnie się tutaj w tym modelu hybrydowym i ja Wam powiem szczerze, że bardzo sobie to cenię i bardzo cieszę się z tego, że mam możliwość właśnie pracy w trybie hybrydowym. Nie chciałabym chyba też takiej 100% pracy zdalnej wykonywać, bo jednak ta możliwość wyjścia do biura, ta możliwość wyjścia do ludzi, ja też gdzieś tam tego potrzebuję. To oczywiście też zależy od tego, jakim kto jest człowiekiem, jaką ma osobowość, jaki typ temperamentu i te wszystkie inne kwestie tutaj mają znaczenie.
Natomiast dla mnie takie 2 dni tygodniowo możliwości pracy zdalnej są świetne w kontekście tego, że jestem właśnie mamą, że mam dzieciaki, że no muszę też, wiecie, zadbać o to, żeby zaprowadzić je i odebrać z tych placówek. Za to, że mam też inne obowiązki domowe i mam na nie więcej czasu, no bo wiecie, ogromną zaletą pracy z domu jest to, że nie tracimy czasu. To jest najważniejsza, mi się wydaje, obecnie waluta, najcenniejsza, czas. Czas, a wiadomo, kwestia dojazdów to jest też druga ogromna i bardzo ważna zaleta pracy zdalnej, pracy hybrydowej. I te dojazdy, czy to samochodem, czy autobusem, one zawsze też dużo kosztują, natomiast ten czas to jest ogromna też waluta. No i dla mnie to jest bardzo, wiecie, takie przydatne, bardzo praktyczne, szczególnie, że mój mąż też nieraz wyjeżdża z delegacjach i wtedy ja jakby wtedy nie jestem 100% odpowiedzialna za dzieciaki i to mi ta możliwość pracy wtedy z domu w te wybrane dni bardzo, bardzo kwestie ułatwia. I powiem Wam jeszcze więcej, jeżeli chodzi na przykład o procesy rekrutacyjne, to tutaj w ogóle procesy są w 100% zdane, tak? Tak jak kiedyś, z dawnych moich czasów, kiedy zaczynałam właśnie swoją karierę w rekrutacji, no to nie było opcji ten etap spotkania się z kandydatem w przyszłym miejscu pracy, zobaczenia go, porozmawiania na żywo właśnie, był bardzo istotny i bardzo ważny, a teraz wszystkie rozmowy są przez telefon, spotkania są wszystkie na Teamsie i też oczywiście uważam to za ogromny plus i tutaj też oczywiście najcenniejsza waluta, czyli czas i z punktu widzenia kandydata to jest też bardzo dobre, bardzo atrakcyjne, bardzo istotne, no bo wiecie, on tak naprawdę nieraz musiał ponieść pewne koszta, właśnie dojeżdżając na taką rozmowę. A teraz tak naprawdę są bardzo one ograniczone i praktycznie kandydat nie ponosi żadnych kosztów takich jakby związanych z procesem rekrutacyjnym. Oczywiście zdarzają się jeszcze klienci, którzy chcą kandydatów u siebie w biurze na jakichś tam testach, na jakichś sytuacjach zobaczyć, ale powtarzam, to jest rzadkość. I teraz standardem jest model hybrydowy oraz rekrutacja zdalna. To jest po prostu coś standardowego. Mi się to bardzo podoba. Ja jestem jak najbardziej na tak. Dajcie mi koniecznie znać, jakie Wy macie w tej kwestii opinie, jak Wy pracujecie, czy właśnie też ta praca hybrydowa, zdalna u Was również była możliwa, czy jednak jesteście fanami tutaj pracy stacjonarnej, albo Wy macie taki zawód, że musi być. Powiedzcie mi jakieś inne zawody, o których może nie wspomniałam, które wymagają jednak pracy stacjonarnej i to się pewnie nigdy nie zmieni. No wiadomo, to są takie zawody oczywiste. I w ogóle słuchajcie, takie właśnie tematy trochę okołopracowe też gdzieś tam na moim kanale się pojawią, no bo to jest kanał lifestyle'owy, a teraz jakby dużą częścią mojego życia też jest praca. Natomiast powiem Wam szczerze, że myślę nad założeniem drugiego kanału, nad założeniem kanału właśnie typowo powiązanego z rekrutacją. Tak pod kątem kandydatów, różne właściwie tematy mogłabym tam poruszać. Takim, wiecie, typowo profesjonalnym kanale. Natomiast na to jeszcze na pewno potrzeba trochę czasu. Ja niedawno wróciłam do pracy, na pewno muszę sobie odświeżyć jeszcze dużo obszarów wiedzy, nabrać odpowiedniej praktyki i konkretnej wiedzy. Ale myślę, że za jakiś dłuższy czas i myślę coraz poważniej o tym, żeby właśnie taki kanał specjalistyczny, fachowy założyć. Oczywiście dam Wam znać. Jak już taki kanał będę zakładała, myślę, że właśnie to będzie oczywiście kanał niezależny od tego mojego kanału. Z tego kanału na pewno też nie zamierzam rezygnować, ale to jest, wiecie, typowo kanał taki lifestyle'owy, parentingowy, rodzinny, o takim moim codziennym życiu i na pewno ten kanał też będę kontynuować. Z tego kanału absolutnie nie zamierzam rezygnować, ale myślę, że właśnie coś takiego kolejnego też w przyszłości założę. Także bądźcie czujni. I to tyle, kochani, kilka takich moich przemyśleń, taki myślę inny, trochę szybki, ale myślę, że całkiem też ciekawy vlog dla Was postanowiłam przygotować i nagrać. No to co, słuchajcie, kończę już te nagrywki, biorę się za obiad, bo zaraz tutaj głodna gromada przybędzie. No i co, jak zawsze na koniec, bardzo dziękuję Wam za to, że oglądaliście, że byliście ze mną i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Never gonna stop now, baby.